Dzisiaj o prawdziwej pladze szerzącej się na działkach, czyli o kradzieżach. A to jeszcze może zapytam o złodziei tutaj. Czy to jest duży problem? No, oczywiście. Co roku muszę kupować nowy kran. Złodzieje to, jeśli pan domek zamykamy na patyk. Przeważnie tak, takich metali kolorowych. Albo krani odkręcają. No jest, tym kłopot jest. Tam niewiele zabrali takie sztućce, które tam na stadionie się kupiło, no bo żeby było na działce. No nie, przecież nie plater jakiś tam. Trochę bliżej podejdźmy, bo się boję, że mi roweru nie buchnęli, bo tu kradną. Ostatnio milicja, chyba pan już to słyszał, dokonała cudu, bo złapała złodzieja. I tu moment, wystarczy się odwrócić, już myk okradziony. Co ciekawe, kradł wszystkie krany. Stare, takie żeliwne, nieżeliwne, mosiężne, aluminiowe. Nie było na to sposobu. To niestety nie można trzymać żadnych szklanek, filiżanek, bo to trzeba mieć wtedy pozamykane na amen. Podejrzewają, że to nie był złomiarz, o dziwo. Tylko był facet, który pracował na zlecenie jakiegoś hydraulika skądś, nie wiadomo skądś. Bo wejdzie, naprzewraca. Szuka tam jakiegoś alkoholu. Bo to jest, działki są między blokami, a niektórym się chce pić. Po prostu znamy ten problem, prawda? Teraz, że można było go ukarać, to muszą być poszkodowani. A teraz ci poszkodowani, jak mają iść i mówić, że ukradli im tam, nie wiem, za 100 zł i potem chodzić na policję i tłumaczyć i tam może na rozprawy chodzić. Najlepiej to nie trzymać w działce telewizorów, nie? No, reperkusje tego zeznawania mogą być bardzo różne. Ja kiedyś złapałem złodzieja. Wieży też nie trzeba mieć. Nie trzeba mieć luksusu. Wyciągnąłem go przez ten płotek. Przestraszyłem go. Odłożył te kwiaty. Część mu została w ręku. Mówię, zostaw te w ręku jeszcze. A on nie bardzo chciał zostawić. No po co ci ten telewizor? I tak się praktycznie z niego nie korzysta. Radio? Dzisiaj wszystko w komórce. Odbiegł kilka metrów ode mnie, rzucił we mnie tym bukietem, mówi, będziesz w nocy z k***u płonął. W tej chwili jest sezon na te ognie, no nie? No to szły jak żyto. Takich dwóch, już oni tutaj, można ich by było wskazać. Mają takie worki i do tych worków te kwiaty i tego i tam gdzieś niosą i sprzedają babkom na piwo. Także jest to no, trudne. Trudne myślę, że to takie jakieś, nie wiem, nieformalne działanie za grzbiet, żeby ktoś wyniósł, wyprowadził kilka razy i tam, nie wiem, namucił gdzieś za płotem, to może by przyniosło skutek. Jak widać, ludzie mogą być prawdziwą zmorą dzisiejszych działkowców i potrafią zniweczyć efekty ich ciężkiej pracy. Chyba nie ma jednego dobrego sposobu na złodziei. Ważne jest, aby nie zostawiać wartościowych przedmiotów w naszych altankach i chyba pozostaje liczyć na sąsiedzkie czujne oko.